Dobra, nie, no, no, no.
Przede wszystkim cieszy mnie ten komplet punktowy, no a do gry uważam, że była bardzo dobra dzisiaj ta gra. Słyszę te pomruki na trybunach, słyszę te gwizdy, ale to po prostu nam zabrakło troszeczkę wykończenia akcji. I uczę drużynę grać, rozgrywać piłkę przez tył do boku, przez środek, często gramy skrzydłami. Lepiej już uważam, może lepiej się da grać, ale nie mówmy, że jest Krzo gra jakimś słabym stylem, bo jeszcze się za chwilę dowiem, że Kosmosnowotaniec grał ładną piłkę, no bo oddał dwa strzały i jakieś, słyszę tutaj jakieś zachwyty nad tymi strzałami, które gdzieś tam poleciały. No, drużyna, która stoi przez 90 minut i broni wyników w polu karnym, no to jak z taką drużyną można grać? No, trzeba coś próbować, kombinować, no i na jakąś kontrę trzeba się nadziać. No, ja gratuluję mojej drużynie tego zwycięstwa. No, oczywiście życzyłbym sobie skuteczniejszej gry, to po pierwsze, lepszej. Troszeczkę tak, na pewno jest dużo do poprawienia, ale tutaj nie demonizowałbym tutaj tej sytuacji, czy myśmy dzisiaj zagrali jakiś słaby mecz. Dla nas każdy mecz jest ważny. Nie przyjechaliśmy się tu bronić, ani graliśmy też otwartą piłkę. Nie przetoczyliśmy się ładnego stadionu, ani drużyny Krzo. Sporo było zmian dzisiaj w naszej drużynie, bo nie zagrało nas aż czterech podstawowych zawodników, ale z gry jestem bardzo zadowolony. Dostali chłopacy szansę, też tą szansę wykorzystali.